No jest! Chcesz kupić tanią premkę? Wbij na stronę taniminecraft.pl oczywiście, wybierając youtubera Campery. Cześć widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na samym początku chciałem was poprosić o to, żebyście stawili łapeczkę w górę. Na 1200 łapek pod tym filmikiem daję linka do tego texture packa, którego tyle osób pyta na live'ach, bo nie chcę wam się szukać w paczce. Więc daję wam bezpośredni link do pobrania na 1200 łapeczek, klasycznie. Czterech ostatnich subskrybentów pojawia się na kolejnej tabliczce, jak w sumie co odcinek. Jeśli chcesz się znaleźć na kolejnej, pamiętaj o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę i suba na kanale. Tutaj wyskakuje wam Instagram mojej marki odzieżowej, która jest w beta testach. Za niedługo będę ruszać właśnie z tym projektem, więc warto, fajnie byłoby, jakbyście zostawili followka, link w opisie. Co mogę powiedzieć? Dzisiejszy odcinek podobny do reszty, do tego nowego, z tych nowych filmów, a mianowicie, co dzisiaj? Dzisiaj, widzowie, będziemy robili taki myk, iż przez godzinę będę chodził na grupowe TP i zobaczymy, jaki uda nam się wbić ranking. Aktualne statystyki: 509 killi, 198 śmierci, 1131 rankingu, więc na samym końcu będzie podsumowanie tego, co tu się zdobyło osiągnąć i w sumie to tyle. Nie przedłużając, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę. Suba, o tym mówiłem przed chwilą, ale lubię, warto wspierać, bo was to nic nie kosztuje, a mi zawsze jest bardzo miło, jak jest dużo łapek. Więc nie przedłużając, widzimy się za chwilę. Dobra, tepnąłem się z jedną osobą. Nagram jedno tam jakieś teleport, żeby było, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Oczywiście teleport na spawnie, klepa z jakimś losowym gościem, pierwszy kill, plus 10 rankingu. No i tak przez godzinę. Jest godzina 18:15, no uznajmy 18:10 i tak do 19:10 będę musiał robić na off-streamku. Sobie tak poklepiemy, no ale mniej więcej widzicie, jaki jest zamysł. Po prostu się tepamy, klepiemy i zobaczymy, jaki, czy to jest bardziej opłacalny na przykład sposób na wbicie rankingu niż niż granie na trapy, niż bycie oszustem z czatu, tak jak to było w ostatnich filmikach patrzyliśmy. Więc jeśli ktoś nie widział, to przypominam, warto sprawdzić ostatnie filmiki, a ja już nie przedłużam, no i właśnie tak będę robił przez kolejną godzinę, więc no. No i łatwo, widzowie. Tak nic nie mówię, no bo tak wiecie, będę wstawiał jakieś tam pojedyncze momenty. Też nie będę nagrywał wszystkiego, bo oglądam sobie jakieś filmy. Na przykład teraz oglądam sobie Nerwariana w tle, na drugim monitorze, i po prostu chodzę na te parki, żeby godzinka minęła. No ale minęło już jakieś 10 minut, wpadło tam z 3-4 fragi chyba. Trochę ziomki pouciekały. No wiadomo, no zobaczymy, jak to będzie na sam koniec, ale wydaje mi się, że to będzie też spoko sprawdzenie tego sposobu na ranking. Ja cały czas się tepam po każdym killu i odkładam itemki też do skrzynek, żeby wiadomo, bo jakiś dedzik na pewno się też pojawi. No, ale tak to wygląda. Też tak sobie analizuję, że w sumie jest też godzina 18, kiedy to nagrywam i możliwe, że jakbym robił to o troszkę innej godzinie, to może byłoby nawet łatwiej, bo nie wiem, byłoby więcej osób na te parkach. Teraz jest, no nie za dużo tych osób, szczerze. No i kolejny kill. W sumie forma jak, nie wiem, forma jak lepsza niż na streamkach, bo na streamkach to się częściej da. Na razie, no mówię, 15 minut i jeszcze ani razu nie zginąłem. Ale
Nie wiem, czy godzina ma coś, ma jakąś, ma takie duże znaczenie w takiej sytuacji, bo w sumie tą jedną osobę zawsze się wyhaczy, ale też widzę, że o wiele ludzie mają o wiele mniejszy ranking niż o wyższych godzinach, no bo tutaj ta osoba, co miała 800 czy tam 900 rankingu, to była jedna z osób, która miała więcej niż wszyscy, bo tak to są same 500 rankingu, a z takimi wiadomo, w momencie kiedy ja mam 1200, trochę tego rankingu się troszkę mniej dostaje, nie? Wiecie, o co chodzi. No jest. Plus 20. Ach, no i pierwszy dead od takiego zioma, który grał po prostu jak największy frajer. Minus 50, on dostał plus 100. Więc 40 minut prawie na tych parkach dało mi tyle, ile straciłem w dosłownie chwilę. Szczerze, nie ma sensu bić się z mniejszymi rankingami. Ten ranking na Dragonie, szczerze, system rankingowy jest według mnie do zmiany, ponieważ ludzi, z którymi się warto bić na całym serwerze, może jest 50. Może jest 50 i to wiadomo, nie wszyscy się biją, więc nie wiem, ale ten system rankingowy coś mi, kurczę, nie pasuje. Wbijasz coś godzinę, tracisz to w chwilę. No nie wiem, widzowie. Napiszcie w komentarzu swoją opinię na temat systemu rankingowego na Dragonie, czy powinien być zmieniony, czy dobry jest taki, jaki jest, bo szczerze, no mi... Ja na to narzekam, już bardzo długo na to narzekam i nie wiem, czy bezpodstawnie może, ale dobra, zostało mi jeszcze, no, nie wiem, z pół godziny chyba. Dobra, widzowie, więc po godzinie jest jakaś 19.08, czy tak jak mówiłem, 18.10, 19.10, przed chwilą właśnie się skończyłem klepać ostatni raz. Podsumowanie jest takie, widzowie, iż ranking jest dziwny, wbijasz dużo przez długi okres czasu, tracisz dużo przez chwilę. Miałem 507 killi, mam 525, zginąłem chyba z 5 razy, przez to zginąłem od ludzi, którzy mieli po 500 rankingu, więc miałem w szczytowym momencie chyba 1300, kończymy na 1170. Czy warto? Może i warto, jak jest się lepszym. Ja jestem, no niestety, słabym graczem, więc takie są wyniki u mnie. Ale wy możecie pisać, jaki jest wasz ulubiony sposób na wbijanie rankingu na serwerach EasyHC. Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie, meczy SWR w opisie. Zostawcie followka. I to chyba tyle. Zapraszam na codzienne live o godzinie mniej więcej 12 i 22. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie. Na razie i siema.